Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kapelusznik i bez zbędnego przedłużania zaczniemy od razu od omówienia. Chociaż muszę wam przyznać, że w YouTuberce najgorszą częścią jest nagrywanie. Zdecydowanie. Lubię pisać scenariusz, lubię wrzucać film na platformę, ale nagrywanie to jest katorga. No dobra, to rozdział zaczynamy na jakimś złomowisku, gdzie zastali tam marynarze, rozmawiają o tym, że Garp trenował tutaj z kuzanem, obijając statki gołymi rękami, bez użycia haki i diabelskich owoców. I obijanie statków to taka tradycja dla Garpa od dekad w ramach treningu. I przeskakujemy na wyspę piratów. San Juan Wolf okazuje się pokonanym przez Garpa. Następnie Vasco Shot strzela w nim jakimś promieniem, laserem. No ale Garp się wybrania. Ogólnie na wyspie panuje chaos i marynarze walczą z piratami Czarnobrodego. Piraci Czarnego obawiają się również powrotu Teacha i boją się myśleć, co zrobi, jak zobaczy wszystkie zniszczenia po bitwie. Dalej okazuje się, że Hibari oraz reszta więźniów Czarnobrodego została uratowana przez marynarzy i już są na statku Garpa. No i idąc dalej powraca obity wcześniej kuzyn przez Garpa i chce on znowu walczyć i mówi do Garpa, że nigdzie go nie puści. Natomiast Garp mówi do swoich, żeby się ewakuowali. Kobi w drodze ucieczki widzi lub słyszy cywile w potrzebie, jednak to jest pułapka i Shiryu chciał go zabić, lecz Garp przyjął cios na siebie. Garp od razu rozpoznaje byłego naczelnika Impel Down i wgniata go w ziemię. Wszyscy są w szoku, że udało się zranić Garpa. Kobi jest wkurzony na siebie, bo przez niego Garp został zraniony. Ludzie Czarnego, czy tam randomy, wyczuli okazję i chcieli się rzucić na bohatera marynarki. Okazuje się nawet, że organizacja Krosgulit wyceniła go na 3 miliardy berry i tyle samo są warci inni admirałowie. No ale kuzyn krzyczy do wszystkich podwładnych Teacha, żeby go nie atakowali, bo i tak nie mają z nim żadnych szans. Dostajemy retrosy kuzyna z Garpem, gdzie kuzyn nalegał na zostanie jego uczniem. Garp był tym zdenerwowany, ponieważ to ogranicza jego wolność, aczkolwiek ostatecznie się zgodził. No i widzimy, jak obijają wspólnie widziane na początku rozdziału statki. No i tam lata mijają, Garp narzeka na swoją rodzinę i ogólnie widać relacje przyjazne między tą dwójką. Wracamy do teraźniejszości, doszło między nimi do wymiany ciosów, gdzie doszło do remisu i obaj odbili się od siebie. Pizarro zaczyna mówić do Marines, że ciężko im będzie uciec i są naiwni, wierząc, że statek Garpa jest poza zasięgiem jego mocy. Kolejno Hibari się budzi z zamrożenia i pyta to z Kobim i tam wrzala się wnuczce Tsuru i tak dalej. Powracamy do Pizarro, który narzeka na popularność Czarnobrodego i on też chce mieć trochę sławy dla siebie. Mówi nawet o przyszłym nagłówku w gazetach, gdzie Garp został wyeliminowany przez Pizarro i sięga swoją ręką po statek Garpa. No a rozdział kończymy Garpem mówiącym do Kobiego oraz reszty marynarzy wokół niego, żeby nie tracili czujności i to jeszcze nie koniec czy coś w tym stylu. Siła Garpa jest przerażająca, praktycznie w pojedynkę soluje całą wyspę, a reszta marynarzy jest dla niego bardziej problemem niż pożytkiem. Chłop sobie wbił na wyspę piratów i ciśnie nawet oficerów Czarnego i byłego admirała. I co do tego, ciekawe jest to, że musi walczyć ze swoim byłym uczniem. I pytanie brzmi, gdzie Oda będzie chciał to poprowadzić? Może jakiś ukryty sojusz w przyszłości mimo wszystko? Bo nie chce mi się wierzyć, że Garp teraz ginie. I dobrym też pytaniem jest, gdzie jest Smoker, skoro Tashigi też tutaj jest. Może przybędzie razem z Odsieczą, razem z Bongardem, który zawsze był przy Garpie, a którego tutaj nie ma. Także jak miałbym obstawiać, jak skończy się przyszły rozdział, to Garp zapewne przywali Pizarro i przypłynie niespodziewana pomoc. I ciężko mi coś więcej powiedzieć, rozdział nastawiony na walkę, Kobi popisał się trochę głupotą, udał się złapać w oczywistą pułapkę, a ocena rozdziału to takie 7 na 10 i czekamy na więcej.